chwyciłem za tę książkę dość łapczywie i nie tylko dlatego, bo za późno ją zamówiłem i spieszyłem się na klub książki, ale też dlatego, ponieważ jakby zachęciła mnie okładka, w zasadzie opis, z którego zrozumiałem, że to trzy młode dziewczyny jadą przez Polskę powiatową do Radomia. Jakby ta sama idea jakby była dla mnie bardzo chwytliwa i ciekawa i otrzymałem coś zupełnie innego. Czy to dobrze? No zostańcie ze mną, żeby się przekonać. Będzie się działo. A nie powiedziałem, o jakiej książce będę mówił. To jest książka Nie wszyscy pójdziemy do raju Olgi Górskiej. I jak wspominałem, początek jest gruby. Fajny pomysł, fajnie wchodzimy w ten świat. Mamy te trzy młode dziewczyny w starym zdezelowanym Oplu, jadą przez jakieś tam mazowieckie zadupia i w tle słyszymy jakąś muzykę sprzed 20 lat, jakieś hity z RMF-ki. Jest dobrze. No i za chwilę pojawiają się jakieś retrospekcje, jakieś przemyślenia i ja przynajmniej odniosłem takie wrażenia, no kurczę, znowu, here we go again, jakby nie, jakby to było dla mnie rozczarowujące. Jakby całą tę fabułę można by streścić w ten sposób, że dzieciństwo przypada na ten czas lat 90., jest bieda, nie ma niczego, jest tam kaczor Donald, guma turbo, bieda jest taka, że nawet psa przeczołgało, że nie chce szczekać. Nie ma niczego. Nie? I druga rzecz jest taka, jakby w ten taki rozwalony świat upadającej komuny i jedyne jakimś takim zwornikiem społecznym jawi się znowu tutaj standardowo kościół, dziewczyna chodzi do oazy, jest tam jakiś młody, atrakcyjny ksiądz, jakby no tutaj też mocno jedziemy kliszowo, ale jakby o dziwo nie dzieje się tam jakby na pierwszym planie, nie dzieje się tam nic jakoś dramatycznego, te dziewczyny mają tam jakieś, nie wiem, 14 lat, także już są powoli bezpieczne. Pojawia się tam gdzieś w tle jakiś powieszony ministrant w Komży, ale jakby nie wnikamy, no to są lata 90, nie wnikamy, po prostu generalnie coś się stało, nie ma chłopa czy chłopaka. Tyle. Kościół jakby tutaj nie obrywa jakoś specjalnie i dostajemy taki, no powiedzmy, że poza właśnie tym ministrantem, jakiś taki w miarę neutralny obrazek. No i również nasza główna bohaterka, narratorka ładuje się w ten oazowy świat, bo zakochana jest tej najładniejszej dziewczynie z oazy, którą jakby nie może nazywać swoją dziewczyną, co bardzo często podkreśla, to jest jakby jej nazwa własna, dziewczyna, która nie pozwalała nazywać mnie swoją dziewczyną. No i jak to na smutne lesbijki przystało, nie mają jakby przestrzeni, nawet symbolicznej, na to, żeby być razem, żeby ponazywać to, w jaki sposób się czują. I z jednej strony jest tam, powiedzmy, ta niewypowiedziana miłość, z drugiej strony to poczucie własnej odstępstwa od wzorca. Gdzieś tam szukają różnych księży, do których mogą się spowiadać, za każdym razem innych, jeżdżą po mieście. No i wyzwolenie przychodzi w momencie, kiedy wyjeżdża na studia, no ale wyzwolenie jest połowiczne, no bo to jest jednak Łódź. Później jakby dochodzimy do tego momentu, że jakby odkrywa sobie tę siłę, mówi rodzicom, ok, jakby jestem lesbijką, no i wchodzimy w takie świeckie niebo, mamy równowagę, rodzice jakby wcześniej, bo jakby rodzice są tam nazywani po prostu z imienia tylko, dzieci czy rodzeństwo to są młodszy, średni i tak dalej, no i w momencie, kiedy ta równowaga się pojawia, no to jest już, oni stają się pełnokrwistymi osobami. No i tutaj wchodzimy już w interpretację, bo jakby symbolicznie ta śliczna dziewczyna z oazy, w której zakochuje się nasza bohaterka, no to dla mnie jakby taki symbol opresyjnego, jednowymiarowego świata konserwatywnego, który niby oferuje ci akceptację, ale taką, żeby się nie wychylać. Jakby możesz robić, ta akceptacja jest obarczona wieloma wymaganiami, możesz robić sobie tam w zaciszu domowym co chcesz, możesz się tam później wyspowiadać, jakby kasujemy te wszystkie grzeszki, ale oficjalnie idziesz z nami w równym kroku i mówisz, chłopak i dziewczyna, normalna rodzina.
Wyzwolenie spod uroku tej dziewczyny z oazy jest jakby to właśnie takim symbolicznym zerwaniem z tym światem, pokazanie jakby własnej tożsamości, świadomości. W skrócie można by tak przedstawić, jaki schemat wychowania w wielu książkach właśnie takich inicjacyjnych, takich, które miałyby być właśnie takim bildungsroman, ale wychodzą u nas jakby taki anty-bildungsroman. No to jest tak, jakby mamy ten katolickie, konserwatywne wychowanie, potem odkrycie, czy tam jeszcze bieda najlepiej jakby była, odkrycie w sobie czynnika X, akurat tutaj w tej książce to czynnik X to jest homoseksualizm głównej bohaterki. No i później ta dorosłość w obcym mieście, czy w innym mieście, to jest jakby odzyskanie równowagi, znalezienie języka, za pomocą którego bohaterka jest w stanie wyrazić siebie. Czyli jakby edukacja znowu jakby odgrywa taką rolę pewnej przeciwskutecznej siatki pojęć, która nas bardziej zniewala, aniżeli pozwala wyrazić siebie. Ja głównie byłem tą książką rozczarowany z dwóch powodów i pierwszy powód to jest właśnie ten, o którym wspominałem na początku, czyli ta zajawka, że tu mamy do czynienia z road tripem przez Polskę powiatową, gdzie jakby jak wchodzimy jakby w materię książki, no okazuje się, że to jest jedna wielka lipa i ten cały sztafasz, który tam dostajemy, że te trzy dziewczyny, jakieś tam chyba piwo w ręce, różaniec, stary zdecelowany samochód i Polska powiatowa, no okazuje się, że kurczę, to nie jest nawet Polska wsiowa, bo one nigdzie nie pojechały, jakby w tej całej opowieści chyba tam, nie wiem, może przejechały 500 metrów, samochód się psuje dwa razy, jakby ten cały road trip, jakby, okej, to ja rozumiem konwencję, że to miał być pastisz, no ale nie zapowiadaj tego na okładce, bo wydaje mi się, że tutaj wydawnictwo jakby wyrządziło jednak większą szkodę treści książki, aniżeli pomogło, a druga rzecz, która tutaj jakby mnie też irytowała, no to właśnie ten jakby sam początek, który tam wrzucane jest wszystko, jakby właśnie różaniec, alkohol, piosenka, jakby brakowało jeszcze uprowadzonej zakonnicy, jakby okej, okay, ale to jakby to nic nie wnosiło do treści, było po prostu jakimś takim naddatkiem, mówię, zbędnym. Tylko chodziło o to, że po prostu, żeby to było pomieszać ten różaniec z piwem. Dla mnie jakoś niespecjalnie przemawiające. I sądziłem, że się będę czepiał książki queerowej o coś, co nie jest jakby głównym tematem tej książki, ale jednak chyba muszę, bo zauważyłem, że w literaturze jest jakby pewna zgoda na pewien taki paradygmat opisywania lat 90. Czy to właśnie Sieniewicza, czy tam Czwarte Niebo, czy tam jeszcze parę innych jego rzeczy, czy jak on się tam nazywał, Czerwiński, Pokalanie, ta jego Warszawa, czy jakby generalnie jakby lata 90. są strasznie kopane w latach w literaturze i mam takie poczucie, że jakby że okej, okay, statystycznie ono, to się może gdzieś pokrywać z rzeczywistością, jakby, tylko że ta literatura jest pisana mocno post factum i zawsze dostajemy jakby jedną interpretację wypadków, no, schematycznie jakby bieda i katolicyzm i tam jest gdzieś mieszane i wykuwanie siebie. Jakby, jako przykład podam recenzję czy książkę Widnokrąg Myśliwskiego, który opisuje te dzieje świata powojennego, po II wojnie, gdzie no na pewno było biedniej, było skromniej, ale tam, nie wiem, mamy opowieść niemalże epos o poszukiwaniu buta, jakby na, tam chyba nie pamiętam, kilkunastu, kilkudziesięciu stronach, rodzina idzie przez pola i kurczę, szuka buta, nie? Jakby brakuje mi w opisach lat 90. brakuje mi jakiejś magii, czegoś więcej niż jakiegoś takiego łatwego żalu podpartego tu jakimś, nie wiem, brawo, kaczorem Donaldem i taką tu jeszcze jest sporo muzyki. Jakby okej, okay, to się zgadza, ale to jest jakby takie odfajkowane, wymienione, dobra, mamy to i to. I jakby znowu, ja nie mówię, że te lata 90. były okresem prosperity, jakby ja sam się też nie zaliczam jakby do nie wiem, nie mógłbym się zaliczyć do osób zwycięzców transformacji, ale to nie znaczy, że każdy, kto nie był zwycięzcą, był przegranym. Jakby ta dychotomia bardzo mnie razi i jakby i ona obrazuje jakby szerszy problem w literaturze, że jest jakby taki zgoda na taki paradygmat, że tak trzeba pisać o latach 90. i no jakby ja czuję, że to jest po prostu moje lata 90., które ja pamiętam, to był czas, kiedy, nie wiem, ja bym to bardziej opisał w stylu takim
jak u Brunona Schulza, świat, który buzował, który był światem wielkich możliwości, gdzie pojawiały się majątki, może nie z dnia na dzień, ale jakby ten świat był rozregulowany i brakuje mi w literaturze jakby pokazania tej dynamiki. To dla przykładu, dla kontrastu, podam jakby to akurat przykład z książki Piotra Burasa o Niemczech, Muzułmanie i Niemcy, może tytuł nie do końca jakby udany, ale on tutaj opisuje jeden fajny przykład, pokazując, że Niemcy mają ten mit cudu gospodarczego powojennego, ten Wirtschaftswunder, i tam jest pokazane, że jak nie wiem, jak uczyłem się historii Niemiec, no to jest taki mit założycielski, że każdy był wtedy po wojnie kowalem własnego losu, że to wszystko się też właśnie rozwaliło i każdy mógł być od pucybuta do kanclerza. Każdy miał mieć teoretycznie szansę. I w tej świadomości ludzie żyli, pracowali, budowali ten dobrobyt z zachodnich Niemiec oczywiście, i to dawało pewnego rodzaju wiarę i jakby inną świadomość. I teraz, jakby w XXI wieku, pojawiają się dokładniejsze badania, które pokazują, że tam nie było żadnej przestrzeni na awans, tam nie było żadnej przestrzeni w ogóle na jakiś taki ruch poza swoją klasę społeczną. To jest jeden historyk, Hans Ulrich Weyla, pokazuje, że generalnie poziom życia po wojnie się podniósł, ale te klasy społeczne po prostu troszeczkę przesunęły się na drabinie dochodów, ale dystanse między nimi, statystycznie rzecz biorąc, nie drgnęły od czasów powojnia do w zasadzie do lat 90. czy tam jeszcze dalej. I chodzi o to, że tutaj możemy sobie u Burasa doczytać, czy tam u Weylera, doczytać te detale, że generalnie jakby 20% społeczeństwa zgarniało, przeszło 43,6% wszystkich dochodów i przed, czy po boomie gospodarczym to było, te proporcje były niezmienne. I teraz spójrzmy jeszcze raz jakby na perspektywę naszą dotyczącą lat 90. i tego, tej tragedii i dramatu, i spójrzmy na perspektywę Niemiec. Jakby to nie znaczy, że my żyliśmy w prawdzie, oni w kłamstwie, tylko chodzi mi o jakby bardziej pozytywny obraz świata, że jednak to nam coś więcej daje, dużo bardziej motywuje i stajemy się ludźmi bardziej, nie wiem, z większymi ambicjami, jeśli jednak mamy w perspektywie to, że możemy, nie wiem, coś osiągnąć, coś zmienić. I te wyjątki, które tam właśnie były w latach powojennych w Niemczech stawiane jako przykłady ludzi, którzy byli z awansu, to były po prostu wyjątki, które statystycznie po prostu można by uznać za błędy. Druga rzecz jeszcze, którą jakby tutaj podam jako przykład już może z polskiego podwórka, to czasy II wojny światowej w Polsce, które jakby jeśli piszemy o II wojnie światowej, no to w zasadzie wszyscy byli spiskowcami, akowcami, konspirowali i tak dalej, gdzie znowu jakby z siłą rzeczy, jeśli popatrzymy na statystyki, to były wyjątki, ale jednak nie mówimy tutaj o tym, że jednak jakby każdy musiał, nie wiem, wiązać koniec końców, była wojna, też było biednie i tak dalej. Nie, tu skupiamy się na ludziach, którzy walczą, jakby brakuje mi w latach 90., znowu wracając do tego, jakby takiego pokazania wzorców czy modeli też ludzi, którym się udało, i nie chodzi mi o taki wzorzec jak właśnie jak Startaku, że okej, człowiekowi się udało, ale jakby na koniec końców był ciulem i musiała mu się noga powinąć. Nie, mi chodzi o to, że po prostu, że można też pokazać, że ten świat stwarzał, ta próżnia stwarzała naprawdę no, możliwości ludziom, którzy mieli jakiś pomysł na siebie. O której chciałbym tutaj opowiedzieć, no to to nie jest tak też, że całość tej biedy jakby spadła na nas z zewnątrz, że nie wiem, byli winni czy rządzący, czy ten już mityczny Balcerowicz. Po zrobieniu materiału o Niemcach w Polsce, jakby rozmawiałem z osobą dobrze poinformowaną, która powiedziała mi jakby, tam porównywałem, jak sprywatyzowano zakłady tutaj w Antoninku pod Poznaniem i jak beznadziejnie sprywatyzowano FSO, jakby podawałem tam szersze tło, a on mi powiedział jeszcze jedną rzecz, jakby te różnice technologiczne, które gdzieś tam często się też wymieniane między właśnie FSO a Skodą, jakby one nie odgrywały aż takiej ważnej roli. Najważniejszą rolę odgrywało to, że po prostu od Volkswagena zażądano po prostu łapówki. I to jakby sprawiło, że te negocjacje, czy ten cała procedura prywatyzacji za pomocą właśnie, czy przy współpracy z Volkswagenem znalazła się tam, gdzie teraz jest FSO, czyli
w dupie. I jakby weźmy w końcu też chociaż częściowo odpowiedzialność za te rzeczy, które wówczas miały miejsce. Jakby to nie były rzeczy, które nam na nas spadły, no znowu na tym przykładzie FSO, to nie były rzeczy, które na nas spadły gdzieś tam z nieba, tylko też zdarzało się, że po prostu to my byliśmy temu winni. Ja nie mówię, że to ja akurat podjąłem tę decyzję, ale chodzi mi o pewnego rodzaju taką świadomość. Trochę taki paradoks, że dyskutując książkę queerową, jakby głównie skupiam się na latach 90., ale jakby mam wrażenie, że, jakby, że to jest idealny właśnie przykład, gdzie to nie jest główny wątek tej powieści, te lata 90. I mamy niejako taką zgodę w literaturze na taki konsensus, na pewien rodzaj opisywania lat 90., że tam musi się pojawić jakiś, nie wiem, Kaczor Donald, Brawo, tutaj akurat Tata Grabasz i generalnie jest bieda. I z tym nie dyskutujemy. A ja uważam, że jakby, że te lata 90. no strasznie, mówię, literatura współczesna strasznie sztampowo opisuje i co mnie po prostu powoli wyprowadza z równowagi. Druga rzecz, jakby tutaj też jeszcze sporo jest takich innych klisz, gdzie rodzice tej głównej bohaterki, no to są tacy niemalże idealni, piękni, ten tłusty kapitalista z tego sklepu, gdzie zapisuje na zeszyt różne rzeczy, jakby lubieżnie patrzy na tę matkę, ten ojciec zezwala jakieś tam dziwne westchnienia kobiet. Jakby oni są idealni, jak niczym święta rodzina, jakby to jest mocno kliszowe, jakby chociażby, nie wiem, Lekkiego Zeza dała jednemu autorka. To tylko tyle, a może aż tyle. Podsumowując, powiem tak, jakby książka jest napisana poprawnie językowo, nawet sprawnie językowo. Jest sporo takich ciekawych czy fajnych zabiegów stylistycznych, kiedy na przykład opisuje swoją pierwszą dziewczynę, o której zawsze mówi, że która nie pozwalała mi nazywać siebie pierwszą dziewczyną. Jakby cytuję z głowy, także mogłem coś tam przekręcić. I jakby też jeśli chodzi o sam ten świat queerowy, to jest bardzo grzeczna książka. Jakby tutaj nie ma jakiejś tam transgresji, nie ma jakiejś takiej wulgarności czy przekraczania granic. Chociaż jakby moim zdaniem jakby w literaturze nie ma czegoś takiego jak przekraczanie granic. Jakby literatura to jest świat. Także to jest wersja taka soft pop. Jest okej. Jakby dla mnie ona nie odkryła niczego nowego, niczego wielkiego. Jest napisana poprawnie. Może komuś pomóc, kto boryka się, kto jest właśnie z tego świata LGBT+, jeśli pomoże mu gdzieś tam, nie wiem, zdobyć świadomość i poczucie własnej wartości, spoko, jakby tego nie kwestionuję. Dla mnie ta książka jakby no, była sprawnie napisanym tematem czy powieścią dotyczącym LGBT+. Okej, ale no jakby niczego, jakiejś żadnej nowej szufladki nie otworzyłam w mojej głowie, poza tymi dwiema rzeczami, które mnie irytowały. Co jeszcze tutaj bym dodał? Jakby miałem takie wrażenie właśnie, że to też w trakcie rozmowy w klubie książki pojawiło się wielokrotnie właśnie, że tak jakby artefakty w tej książce pojawiały się jakby tak do odfajkowania. Mamy tę Gumę Turbo, Kaczor Donald, Brawo, te piosenki, ale że one pojawiają się po to, żeby się pojawić, ale nie są jakby dopełnieniem opowieści. To jest taki, jedziemy na taką nutą sentymentalną i wiadomo, każdemu się łezka wokół zakręci, bo tych produktów już nie ma, czy tam czasami starają się niektóre marki obudzić, ale to raczej już nie chwyci. Także taka trójczyna, bym powiedział, 3-. Sumarycznie ta książka jest okej, jakby zgadzam się, że osoby nieheteroseksualne jakby muszą jakby w inny sposób budować swoją tożsamość, znaleźć swój język jakby w świecie, który no jakby, no u nas, nie oszukujmy się, jakby nie jest im zbytnio sprzyjający i to nie jest łatwe zadanie, ale jakby nie jestem pewien, czy ta książka komuś może jakoś specjalnie mocno pomóc. Jakby może się mylę, nie wiem. Jeśli chodzi jeszcze o mnie, to dla mnie ta książka jakby otworzyła inną szufladkę, właśnie te lata 90., o których będę mówił no właśnie na przykładzie, wkrótce na przykładzie architektury, na przykładzie książki Anny Cymer i Piotra Starzyńskiego, bo właśnie tutaj akurat na przykładzie architektury pokażę, że tam był rock and roll, który jest niestety zapomniany, a często znowu wymazywany. Także trochę niewiele było tego LGBT+, ale tak mi się wydaje, że w tej książce też tego nie było wiele. Także dzięki za obejrzenie tego materiału. Daj proszę łapkę w górę, jeśli Ci się podobał i zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych treści. Dzięki, cześć.